Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:19, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, podstępny bezdech senny. Nasz gość, pani doktor nauk medycznych, pani Małgorzata Czajkowska-Malinowska, internista, specjalista chorób płuc, ekspert medycyny snu. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wieków, amen. Tutaj z tej strony Krzysztof z Lubuskiego. Witamy panie Krzysztofie. Ja mam takie pytanie, bo słucham audycji i wiem, że mój tato w rodzinie ma bezdech nadmienią, mimo bo nie mieszka z nami, że mu się to zdarza. Ale chciałem się zapytać, bo z synem mamy 17-letniego syna, który od urodzenia ma taką, no myśmy nigdy nie chodzili do lekarza, tylko dała mi audycję do myślenia, przypadły, że on dużo śpi, dużo sypia. Jest zdrowy, wszystko ok. W ciągu dnia znaczy, tak? W sensie, nie, no w nocy, nie, ale potrafi dużo godzin spać. Jak był niemowlęciem, tak samo dużo spał, nie sprawiał problemów no, w nocy, jak to małe niemowlę, ale no, w tej chwili ma wakacje i sobie chodzi gdzieś dorabiać. Jak jest zmęczony, no to on wtedy przechodzi z pracy, kładzie się i śpi. 2-3 godziny potrafi spać. No i potem wiadomo, później zasypia, no bo odeśpi i rano zasypia do pracy. Ale do czego jeszcze zmierzam? Właśnie monotonna praca to wpływa na niego sennie. No i też od dziecka zawsze jak jest lato i słońce świeci, jak pracuje czy przebywa dużo na słońcu, to wtedy potrafi być senny. I czy takie objawy wskazywałyby na taką przypadłość, czy to wypadałoby iść gdzieś do specjalisty, do lekarza? Tutaj raczej wyobrażałabym sobie to troszeczkę inaczej, bo w moim odczuciu jest to problem higieny snu. Tak jak pan wspomina, ten sen nie jest regularny, nie zawsze są to czasem więcej, czasem odsypia, prawda? Ważne by było, że można by było sobie zrobić taki dzienniczek snu, do tego zachęcam. Taki dzienniczek snu jest na stronie też Instytutu Psychiatrii Medycyny Snu. Jaka to jest strona dokładnie? To jest, wystarczy napisać medycyna snu i tam po prostu znajdziemy stronę, którą będzie można zobaczyć, dzienniczek snu. I taki dzienniczek snu, jeżeli ta syn wypełni, to zobaczycie państwo, że on śpi bardzo różnie. Czasem więcej po prostu nie dosypia, potem w ciągu dnia odsypia i ten sen jest nieregularny. I wystarczy, że ten wprowadzi się higienę snu, że będzie szedł powiedzmy o tej samej godzinie, o podobnej godzinie wstawał i po pewnym czasie dojdzie do wyrównania i do równowagi snu. Na co bym zwróciła uwagę też bardzo młodym osobom, na co w tej chwili też, o czym bardzo mówią biolodzy i my też na to zwracamy uwagę, to jest wpływ światła niebieskiego na wydzielanie melatoniny. Mianowicie melatonina jest hormonem ciemności i jeżeli a jednocześnie wpływa na zmniejszenie światło niebieskie wpływa na zmniejszenie poziomu melatoniny. Nasze dzieci bardzo często korzystają z tabletów, z laptopów, z komórek, bez przerwy. I to będzie skutkowało później różnego rodzaju powikłaniami związanymi przede wszystkim z zaburzeniami snu. Więc ja bym radziła przede wszystkim prowadzenie higieny snu. Można wprowadzić taki dzienniczek i żeby 2 godziny przed snem nie było żadnego wpływu światła niebieskiego, czyli komórki, tabletu, laptopa. Lepiej zachęcić do poczytania książki przy żółtym świetle, takiego przy wyciszenia, niż oglądania telewizji czy komórki wręcz w łóżku. I wtedy wydaje mi się, że to wszystko wróci. Żeby TVN nie oglądać, żeby nie oglądać. To nie, nawet nie LED-owe oświetlenie, bo ono jest właśnie w kierunku niebieskiego, tylko tradycyjne żarowe, bo to widmo jest w kierunku właśnie podczerwieni. I to, znaczy powiem szczerze, no to nie chcę już takiej robić dygresji kolejnej, ale problem właśnie z tym zaburzeniami jest bardzo poważny. Dlatego w tej higienie snu przede wszystkim powinno się to znaleźć, ochrona przed światłem niebieskim. Słuchamy Radio Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwoni Robert z Białegostoku. Witamy panie Robercie. Chciałem się z
spytać odnośnie właśnie tematu audycji, odnośnie bezdechu, bo najpierw syn u mnie zaobserwował takie objawy właśnie jak to chrapanie i przerywanie oddechu. Następnie ja się je nagrywałem na telefon. Również ten właśnie było dosyć głośne chrapanie i te przerwy takie w oddychaniu. Jak pani doktor, no nie wiem, polecała na początku, ja coś w audycji usłyszałem, że ja właśnie o odchudzeniu się, bo tam lekka nadwaga. Co można zrobić? Właśnie osoba taka, która no jeszcze nie jest może do końca zdiagnozowana, ale tak no bardzo dużo z tego, co pani mówiła, się pokrywa i objawy, i to samopoczucie takie bardzo różne, takie zmęczenie. I co można zrobić, no poza tym jeszcze odchudzeniem się, żeby jakoś zminimalizować może skutki tego bezdechu? Może podstawowa sprawa, jeżeli ma, odczuwa pan znaczną senność, która... pan odczuwa znaczną senność, która utrudnia panu wykonywanie pracy, to jest to dla mnie poważny objaw, którego nie należy lekceważyć. Jeżeli rodzina właśnie zauważa bezdechy, przerwy w oddychaniu w czasie snu, to uważam, że z takim problemem powinien pan się zgłosić do swojego lekarza rodzinnego, który powinien pana skierować do specjalisty chorób płuc, który przeprowadzi dalsze badanie. Co może pan już zrobić poza odchudzaniem? Redukcja masy ciała około 10% masy ciała może spowodować redukcję bezdechu nawet o 12-20%, nawet są takie dane. Bardzo ważna jest też higiena snu i ważna jest też aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna powoduje inny rozkład płynów ustrojowych i to też spowoduje, może powodować, są takie badania, zmniejszenie też części bezdechów, jak również poza aktywnością dieta. Podaje się, że dieta śródziemnomorska bardzo korzystnie wpływa na też redukcję nie tylko tkanki tłuszczowej, ale także przy okazji redukcji bezdechów. Także te trzy rzeczy. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże, Monika ze Śląskiego województwa. Witam panią. Witam serdecznie. Ja mam pytanie dotyczące bezdechu u małego dziecka. Na myśli mam dokładnie syna, który no jeszcze nie ma 3 lat. Aktualnie już jesteśmy po operacji wycięcia migdała trzeciego i tych podniebiennych podcięcia. Był taki dość duży problem z bezdechem związany właśnie z przerośniętymi migdałami. Ja nagrywałam też gdzieś tam na dyktafon, jak to wyglądało w nocy. To były nawet do 15-20 sekundowe przerwy, po których następowało właśnie takie wzmożone dopiero oddychanie i to utrzymywało się nawet przez całą noc. To tak trwało gdzieś przy chorobach, poszczególne tygodnie, kiedy syn dostał jakiś tam kataru, zatkany górne drogi oddechowe i tak dalej. I moje pytanie brzmi tak, jakie mogą być tego konsekwencje? Aktualnie, że oddycha bardzo dobrze, po operacji problem praktycznie całkowicie znikł, oddycha bardzo dobrze i równomiernie, ale jakie mogą być ewentualne konsekwencje na przyszłość tych bezdechów, które on miał, które trwały gdzieś tam kilka nawet miesięcy podczas chorób? U tak małego dziecka na układ jakiś tam nerwowy, czy mogły mieć konsekwencje na przyszłość? Ponieważ gdzieś tam usłyszeliśmy od jednego lekarza i to nas trochę zaniepokoiło, że nawet przy dłuższych bezdechach może to tak wpływać na układ nerwowy, że nawet jakiś zespół typu ADHD może gdzieś tam powstać. Pytanie, czy to jest uzasadnione, taka jakaś tam teza i nasze obawy, czy możemy być spokojni, że gdzieś tam to nie mogło mieć aż takiego wpływu na nasze dziecko. Bardzo będę wdzięczna za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. Najważniejsze jest to, że dziecko jest po zabiegu laryngologicznym. U dzieci jest inaczej niż u osób dorosłych. Dzieci chorują inny sposób. Najczęściej właśnie przeszkodą są duże, przerośnięte migdałki czy długi języczek, a dzieci śpią bardzo niespokojnie, śpią odwrotnie niż dorośli, bardziej tak na brzuchu, skulone. Nawet są problemy u dzieci z nauką, z koncentracją uwagi, są wręcz odwrotnie, one są te małe, szczupłe. I tutaj wyleczeniem z wyboru jest właśnie zabieg laryngologiczny.
To jest podstawowe leczenie. Jeżeli po, bo wiemy tutaj, jaka przeszkoda, były przerośnięte migdałki, jeżeli tutaj i to dziecko jest małe, myślę, że Państwo już macie jak gdyby no, ten problem rozwiązany i to bardzo dobrze. Należałoby go ewentualnie po jakimś czasie skontrolować u laryngologa, czy tam, czy jest wszystko w porządku. Natomiast pilnować masy ciała, żeby nie przytył. Jeżeli nie będzie tego typu problemów później, to myślę, że problem jest już rozwiązany i bardzo dobrze, że jest po zabiegu laryngologicznym. Słuchamy Radia Maryja. Niech będzie pochwalony już Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Witek z Dolnego Śląska. Witamy Pani Witek. Ja leżałem w szpitalu we Wrocławiu na ulicy Grabiszyńskiej. Wcześniej stwierdzono u mnie bezdech. Próbowano leczyć mnie właśnie maseczkami. Pani doktor, która mnie prowadziła, no, zmieniała te maseczki, nie pasowały, źle się czułem w nich. Leżałem z innym, z drugim pacjentem, który również inna pani doktor go prowadziła i miał dwie maseczki. Jedna mu nie pasowała, no więc ja w nocy założyłem, mówię, niech pan mi da tą maseczkę, może to mnie, dla mnie będzie dobra. Okazało się, że ta maseczka, po prostu czułem się w niej dobrze. Rano powiedziałem pani doktor, która mnie prowadziła, zdenerwowała się na mnie, mówi, nie wolno zmieniać maseczek. No później pomyślałem, że rzeczywiście tak, ale na tyle się zdenerwowała, że powiedziała, pan się nie nadaje do leczenia maseczkami, wypisała mnie ze szpitala, no i mam problem dalszy. Próbuję go rozwiązywać sam, to znaczy na tyle, na ile mogę, próbuję spać na brzuchu. Podkładam sobie pod czoło poduszeczkę taki, żeby mógł oddychać, no gdzieś tam około półtorej, dwie godziny śpię, a resztę dalej śpię. No i dalej trwa to, czy pani doktor coś może doradzić. Dobrze, pani Witku, już pani doktor odpowiada. To znaczy bardzo ważne jest to, jeżeli choroba jest rozpoznana, żeby pan rozpoczął leczenie. Rzeczywiście czasami są problemy z dopasowaniem maski. Nie wiem, jaką pan miał maskę, czy nosową, czy ustno-nosową. Teraz są maski takie podnosowe, też bardzo wygodne. To zależy, każdemu indywidualnie trzeba taką maskę dobrać. Jeżeli pan został wypisany ze szpitala i pani doktor ustawiła ciśnienie lecznicze i to ciśnienie jest podane w karcie informacyjnej, to wydaje mi się, że bardzo dobrze by było, żeby pan wrócił i powiedział, że pan decyduje się na takie leczenie i po prostu prosi o wypisanie wniosku na aparat, który będzie refundowany z Narodowego Funduszu Zdrowia i niech pan jak najszybciej to leczenie rozpocznie. I poprosi tam, gdzie będzie pan kupował maskę, ażeby pozwolono panu na wybór i dopasowanie maski w sklepie medycznym, bo takie możliwości również są. To niekoniecznie musi być na oddziale, bo było tak najlepiej, ale jeżeli w tej chwili, to po prostu dopasować maski w sklepie medycznym, ale wrócić koniecznie do lekarza. Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja tak Wiesław na imię i tak jadę ciężarówką i tak mam takie pytanie do pani doktor, bo teraz moja żona idzie na operację tarczycy. No mam tam guzy, takie jeszcze jakieś tam coś tam wynaleźli lekarze i chciałbym się zapytać, bo też bardzo mocno chrapie, czy to coś ma wspólnego właśnie z chrapaniem, z bezdechem, czy to minie po prostu, bo wiem, że bardzo mocno chrapie. A drugie takie pytanie, czy jak, bo wiem, że ja też chrapię i nieraz tak z żoną się śmiem, że po prostu się budzimy nawzajem, po prostu takie szturchanie, wtedy takie, ona się śmieje ze mnie, że ja dostaję wielkie oczy, żona też jak ją przebudzę, po prostu takie, czy należy takie coś robić, czy nie, czy lepiej po prostu, no nie wiem, jakoś taki w inny sposób przebudzić, obudzić, to jest tyle, takie dwa moje pytania. Dziękuję i pozdrawiam, szczęść Boże. Szczęść Boże pani Wiesławie. Mam pytanie przede wszystkim, jeżeli żona jest senna i pan obserwuje bezdechy, u pana też są bezdechy, no to po prostu nie ma innego rozwiązania, jak po prostu podjąć diagnostykę, bo to inaczej tego się nie rozwiąże. Natomiast tak jak mówiłam o takich metodach związanych ze schudnięciem, z aktywnością fizyczną, z dietą, to są takie
postępowanie podstawowe, które zaleca się każdemu pacjentowi, ale jeżeli choroba jest nasilona i objawy są nasilone, to sugerowałabym, żeby zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zgłosić się na badanie. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zaszczycica. Teraz i zawsze. Eugeniusz z okolic Londynu. Witam. Ja mam takie pytanie. Ja od niedawna mam właśnie ten aparat, który tam dodatnie ciśnienie mi pompuje. Mam aplikację, która, że tak powiem, w telefonie, która na koniec mnie, gdy się obudzę, mogę podglądać, bo aparat ten jest tak dosyć zaawansowany i mi pokazuje, ile razy się tam miałem bezdech i tak dalej. Dobrze, zauważyłem taką jakąś regularność, że jeżeli jestem mocno zestresowany, położę się spać, to rano mam, jest taka jedna z pozycji, bezdech senny, ale opisane to jest, że drogi oddechowe są czyste, nie są zablokowane, czyli bezdech, jak gdyby drożne są drogi oddechowe, nie ma zablokowanych tych dróg oddechowych, a mimo wszystko jest bezdech. Czytałem, że to jest, może to być sprawa mózgu. Dwa lata temu, czyli prawie trzy lata temu przeżyłem jej niby bez konsekwencji. Czy jest to możliwe, że to jest właśnie, że tamto pozostało, że to jest, że tak powiem, łączy się, że ten taki mini udar, który niby bez konsekwencji minął, że on spowodował to, że jednak mam jakieś tam w mózgu pewne zawirowania, które przy dużym jakimś stresie powodują, że w nocy mózg sobie tak robi wolne i nie kontroluje za bardzo poziomu tlenu w krwi. Wie pan co, przede wszystkim no, noc jest nocy nierówna, może być różnie. Nawet podczas badania wykonamy jednego dnia, drugiego, trzeciego i nie będziemy mieć dokładnie takiej samej liczby bezdechów. Natomiast bardzo ważne jest to i myślę, że taką diagnostykę przeprowadzono u pana, czy podczas badania diagnostycznego były bezdechy centralne. Bezdechy centralne występują właśnie u osób, które miały problemy neurologiczne i takie bezdechy troszeczkę inaczej się leczy, ale jeżeli one towarzyszą bezdechom obturacyjnym, a bezdechów obturacyjnych jest więcej, to takie leczenie aparatem wspomagającym stałym dodatnim ciśnieniem zupełnie wystarczające. Proszę zwrócić uwagę w aplikacji, czy pan ma, czy te bezdechy pojawiają się każdej nocy. Jeżeli one się pojawiają każdej nocy i ta liczba, ten wskaźnik AHI, czyli apnea, hypopnea, indeks, czyli indeks bezdechów i spłyceń oddychania, jest większy niż 5, albo jest ich więcej niż 30% pana bezdechów wyjściowych, to znaczy, że trzeba by było skontaktować się ze swoim lekarzem, który prowadzi leczenie, który może będzie weryfikował pana sposób terapii.